No to możemy jechać. To już się nagrywa? Tak, tak. Przed sezonem myślałam, że więcej meczów spędzę w kwadracie dla rezerwowych niż na boisku. Tak. Jako przyszły prawnik zawsze przyznaję się, kiedy dostanę piłką po bloku, nawet jeśli sędzia nie zauważy. Nie. Gram taki sezon, że choć wstydzę się powiedzieć na głos, to pomyślałam o reprezentacji Polski. Nie. Na świecie są dwa głośne mity. Trójkąt bermudzki i Iga Chojnacka, propagatorka wege stylu życia. Chyba nie rozumiem. Na świecie są dwa głośne mity. Trójkąt bermudzki i Iga Chojnacka, która jest propagatorką wege stylu życia. Tak. No już teraz tak. W rzeczywistości moje śniadanie wygląda tak ładnie, jak te, które dodaję na Instagram. Nie. Jestem ładna. Co? No tak. Jestem kulturalna, czasem może nawet za bardzo. Tak. Mój pierwszy siatkarski trening odbył się z szyną na kciuku. Gdyby nie to, nie zrobiłabym kariery. Tak. Co ty wyjąłeś? Jakieś po prostu... Jak na środkową, to jestem całkiem niezła w plażówkę. Tak. Choć jeszcze lepiej spisuje się opalając na ręczniku. Tak. Niewiele osób o tym pamięta, ale mam za sobą debiut w dorosłej reprezentacji Polski. No ale nie w meczach oficjalnych. Ale mam, tak? Tak. Teraz jestem znacznie lepszą zawodniczką niż w czasach wspomnianego debiutu. Tak, no i jakby na innej pozycji w ogóle. Sportowo rok spędzony we Włoszech był średni, ale jako człowiek wspominam go z sentymentem. Nie, sportowo też fajnie. Dogadam się po włosku bez większego problemu. Nie. Jestem zadowolona z tego, jak dużo czytam książek. Nie, do poprawy. Mój epizod gry na przyjęciu uznaję za 100% klapę. Nie. Czasem żałuję, że od najmłodszych lat nie zostałam przyjmującą. Tak. Miałam Pietra przed meczami Ligi Mistrzyń. Tak. Co z tego? Katarzyna Gęgał Anioł mówi, że Iga Chojnacka ma najlepsze włosy na świecie. Cóż, nie wypada mi się z tym nie zgodzić. Nie wypada. Pozdrawiam, Misie. Powiedziałam to kiedyś w wywiadzie i utrzymuję do dziś. Bycie sportowcem to praca marzeń. Tak. Choć odnalazłabym się też jako księgowa czy pani pracująca na poczcie. Nie. Zrealizowałam swoje postanowienie na 2018 rok i nauczyłam się robić naleśniki. Nie. No serio. Klapa. No wiesz co. Niestety. 6 kroków do zrobienia. Pewność siebie w sporcie jest kluczowa. Tak. Dlatego stwierdzam, że wygramy Mistrzostwo i Puchar Polski. Tak. Dziękuję. Jest Wiktora, ale jak to? No właśnie. To chyba musisz podpisać, ale jak to bez Wiktora?